I EFC już praktycznie umarło. Przez idiotyczne błędy, jak i decyzje twórców gry, coraz więcej graczy wybiera tryb kariery albo odchodzi całkowicie. EA desperacko próbuje ratować grę, dodając coraz więcej kart specjalnych z niesamowitymi statystykami. Ale to tylko napędza absurd tej gry, bo na przykład ten świetny obrońca oceniony aż na 96 kosztuje praktycznie tyle samo, co najtańszy inform, bo te są potrzebne do SBC. Ale patrząc ogólnie na ceny piłkarzy i karty, jakie dodaje EA, uświadomiłem sobie, jak łatwo zdobyć naprawdę dobre karty. Dlatego rzuciłem sobie wyzwanie, aby zbudować jak najlepszy skład na zupełnie nowym koncie, ale tylko w 12 godzin. Więc czas założyć nowy klub. Paczkę powitalną weźmiemy z Anglii, kapitanem będzie Marquinhos, koszulka najlepszego klubu w Anglii i Hertie Berlin. Taki herb i mamy już wszystko. W sklepie czekają na mnie powitalne paczki, ale właśnie zauważyłem, że otrzymałem też 1600 FIFA-pointsów za EA Play Pro. Ale żeby było fair, paczki za nie otworzę na sam koniec odcinka, kiedy challenge dobiegnie końca. Poza paczką z kartami wypożyczonymi mamy jeszcze paczkę Nike, paczkę powitalną i paczkę z kartą Hero. Najpierw paczka Nike, a w środku mamy strój, świetnie. Poza strojem jest karta Inform, która obecnie kosztuje naprawdę dużo, więc przyda się później na jakieś SBC. Paczka powitalna to tak naprawdę paczka z pikami i poza czterema kartami na wypożyczeniu mamy jednego normalnego pika, z którego wyleci Gabriel. Ekstra. No i została paczka Hero. Może już na samym początku trafimy coś fantastycznego, ale przekonajmy się, co to będzie. Norwegia. Riise. No do składu na pewno wejdzie. Tak się prezentuje pierwszy skład na tym koncie, na ligę 10 wystarczył i szybko znalazłem się w lidze 9. Potem zacząłem przeglądać zadania, jak i ewolucje. I znalazłem zadania o Fofanę i ewolucję Gabriela, więc mogłem robić dwie rzeczy naraz. Po około 2 godzinach gry w Squad Battles, jak i Division Rivals, udało mi się odblokować Fofanę i Gabriela, a następnego do ewolucji wrzuciłem Riise. Za zadanie otrzymałem masę paczek oraz odblokowałem tego ziomka. A z paczek udało się trafić parę fajnych kart, zresztą sami zobaczcie. Paczka z jednym piłkarzem 75+, od niej zacznijmy. I to jest chyba od razu karta Euro. Anglik, napastnik. Oli Watkins, witam serdecznie. No i właśnie na takie trafy liczyłem. Kolejna paczka przed nami, zobaczmy, co tu będzie. To jest teraz Copa, nie Euro. Urugwaj, prawe skrzydło, Manchester United. Co? Totalnie nie mam pojęcia, kim jest ten ziomek, ale statystyki ma naprawdę spoko. Tak w tym momencie wygląda nasz skład, ale na razie zagrajmy draft. Żeton dostałem za jakieś zadanie, więc czemu by go nie wykorzystać? No nie powiem, i zaszalało z tymi kapitanami. Zawsze chciałem zagrać takim mesą w lipcu. Thierry Henry, no i to lubimy. Ten ziomek to już mnie prześladuje. A dalej nie wiem, kim on jest. Dobra, nie powiem, ten draft zapowiada się naprawdę dobrze. Konate 9-7, nawet się nie zastanawiam. Carlos Alberto, kurde, serio dobrze sypie jak na razie. Eusebio i Cafu, i kogo by tu wziąć? Teoretycznie na ataku mamy już Henry'ego, ale możemy zrobić tak, że weźmiemy Cafu i wtedy Carlos Alberto wrzucimy na środek obrony. To jest genialne rozwiązanie. No i to jest dopiero wybór. Czysto teoretycznie to powinien wziąć Hulita za Pirlo, ale nie odmówię sobie przyjemności zagrania tym Cruyffem. Jeszcze Vieira, o co tu chodzi? Tak się prezentuje ułożony draft? Wygląda to całkiem dobrze. Zobaczmy na skład naszego przeciwnika, czy też będzie miał tak dobry skład jak ja. Nie no, to jest znacznie gorszy skład od naszego. Jedyne co to zazdro tego Ronaldinho. Wystawmy to do Vieiry. I pięknie, 1-0. Niesamowite. W 13 minucie dostał czerwoną kartkę i to jeszcze najlepszym piłkarzem, jakiego miał. To był naprawdę ciekawy mecz, a dwa kolejne wyglądały podobnie. A teraz czas na finał. Cruyff w obrońcu, ale dobra, Vinny, zgraj mu. Cruyff jeszcze raz popraw. Jest, mamy to na raty, ale jest 1-0. No i za długo się nie nacieszyłem prowadzeniem. 1-1. Nie no, co ten bramkarz robi? Specjalnie się im przesunąłem. Vinny, skrzydłem. Vinny, strzel to. Broni, dobij to. Nie, to jest niesamowite. Jest 17 minuta, jest 2-2. Gdzieś ty to podał, człowieku? Nie, no i on teraz wyjdzie sam na sam. Broń to, proszę cię. No i 3-2. Ja pier... Teraz do Cruyffa. Cruyff! Pięknie, dobra. Ja już mam dość, naprawdę. Dobra, Vinny, do Cruyffa. Cruyff, jak ty tego nie strzeliłeś? Cruyff, może teraz? Cruyff, strzel to. Nie no, dobra, Cruyff, wiesz co? Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Jeszcze Foden, no niby gol, ale i tak. To by nic nie dało. Oficjalnie pierwsza porażka na tym koncie, wcześniej jeszcze nic nie przegrałem. No ale niestety, finał draftu. Znając, że się i tak jakbym wygrał, to bym dostał te najgorsze nagrody. Ale zobaczmy, co dostanę za półfinał. Też tragedia. A w paczkach to co zawsze, czyli nic. Czas teraz potwierać trochę paczek za SBC, więc zacznijmy od paczki za 55 tysięcy. Może tutaj będzie coś dobrego? Nie, nie będzie. Co to w ogóle jest? Ale nie poddajemy się, tym razem
razem paczka za 50 tysięcy i zobaczmy, co będzie w niej. Jeszcze gorzej. Ja naprawdę chcę trafić coś dobrego, dlatego za cel obrałem sobie teraz paczkę 10 piłkarzy 84+, z najlepszych reprezentacji. Miejmy nadzieję, że tutaj chociaż będzie karta specjalna, ale to nie jest karta specjalna. Hiszpan, Esio, Barcelona, to będzie ta kobieta. Ale dobra, razem z nią jest Neymar. Wiem, że on teraz nie kosztuje nie wiadomo ile, ale na pewno jest grywalny, więc przyda mi się jak najbardziej. Ostatnia paczka jak na razie, a będzie to TOTS 90+. Zobaczmy, co będzie w środku. No, to nie może już być nic dobrego. Co to jest za ziomek w ogóle? A to jest kobieta! No hejka. Jednak jeszcze nie ostatnia paczka, bo ukończyłem całą grupę wyzwań, a za nią otrzymuję paczkę za 100 tysięcy. No i jak zwykle nic nie ma. Teraz się trochę pomęczyłem i grałem w Squad Battles, ale dzięki temu otrzymałem 3 paczki za zadania zastrzelone gole. Może chociaż tu będzie coś dobrego. Ale na pewno nie w tej paczce. I w tej też. Cała nadzieja w paczce za 100 tysięcy. No proszę, chociaż teraz niech odda. O Boże! Co to jest za gówno? No to jeszcze jedna paczka za 50 tysięcy. Nie, no ja nie wiem. I jej ewidentnie nie współpracuje. Tak też w tym momencie prezentuje się ten skład. Trochę się tu zmieniło, ale nie jakoś dużo. Kończymy ewolucję Risse. No i odblokowaliśmy tego prawego obrońcę za sezony. Chciałem teraz zrobić jakieś duże SBC. Takie, które realnie wzmocni nasz skład. Niestety kontentu nie ma za dużo, ale zrobiłem Pika's Hero. Czego ja się spodziewałem? W międzyczasie zmienił się sezon, a ja otrzymam jakąś paczkę super doładowań. Niby nowy sezon, a trafy takie same. Czas teraz spróbować swoich sił w kwalifikacjach do Food Champions. Puskas, że mu się chciało tyle grać i wbijać 30 level, to ja naprawdę go podziwiam. Łatwo poszło. Ostatecznie zrobiłem bilans 6-4. Czas otworzyć paczki. Okej, mamy walkout. Anglik, napastnik. Czy to będzie Harry Kane? Okej, to jest bardzo dobry traf. On przede wszystkim jest wymienny, a my potrzebujemy monet. Dzięki temu będę mógł zrobić kolejne SBC. No i zrobiłem hybrydy ligowe, więc przed nami kolejna paczka za 100 tysięcy. Nie no, to konto jest przeklęte. Może chociaż z pika coś wyleci. No i jest, w końcu karta specjalna. Oczywiście nie jest to nikt dobry, ale chętnie przyjmę. Następnie zacząłem robić mega dobrą ewolucję o Neymara. Przy okazji ukończyłem zadania o Romero oraz ukończyłem te zadania z asystami, więc czekają na nas kolejne dwie paczki. Jest, w końcu karta specjalna. Znowu Turek, serio? Dobra, przynajmniej teraz ktoś inny. Następnie pograłem trochę w Rivalsy, ale czasu zostało naprawdę mało. Dlatego stwierdziłem, że nie ma co grać, tylko trzeba otwierać paczki. Zacząłem od paczek architekta, a za ukończenie 10 otrzymałem pika, z którego wypadł mi Lobotka. Niesamowite jest dla mnie to, że mając tak dobre statystyki, praktycznie wszystko na 90 kosztuje 30 tysięcy. Jako że jej nie popisało się kontentem i nie ma praktycznie żadnych ciekawych paczek do otwierania, to żeby ulepszyć skład, musiałem po prostu robić SBC o piłkarzy. W taki sposób dołączył do nas Trippier, a następnie też Gallagher. Dodatkowo kupiłem Rui'ego Costę i w taki oto sposób nasz challenge dobiegł końca. Więc tak ostatecznie prezentuje się ten skład po 12 godzinach gry. Wygląda to naprawdę dobrze, ale jak mam być szczery, to myślałem, że będzie trochę mocniejszy. No ale widzieliście, jakie miałem szczęście w paczkach, plus i jej nie dodawało żadnych ciekawych w SBC, gdzie mógłbym choćby przepalić te wszystkie karty z ławki rezerwowej. Poza składem, to wbiłem 7 ligę oraz awansowałem do Food Champions. A teraz na zakończenie, otwórzmy paczkę za nasze FIFA Pointsy. Ta paczka wygląda zdecydowanie najciekawiej, aż 8 kart ocenionych na 86+, i to wszystkie z narodowości Euro albo Copa America. No tutaj po prostu musi być jakaś karta specjalna. Jednak nie musi. Serio, taki syf? Zostało mi jeszcze 600 FIFA Pointsów i znalazłem taką paczkę z jedną gwarantowaną kartą specjalną. Serio, niesamowity traf. Weź zostaw suba, jeżeli ci się podobało.